Wielu z nas rekreacyjnie biega. Jedni poświęcają na to dużo czasu, a inni zdecydowanie mniej. Obecnie w kraju nastała moda na bieganie. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było zobaczyć kilkadziesiąt osób jednocześnie biegających, czy też spacerujących z kijami do Nordic Walkingu. Bieganie stało się nową społeczną modą w Polsce, którą zarażają się kolejne tysiące ludzi. Uliczne biegi biją rekordy frekwencji i skłaniają następnych do rozpoczęcia treningów. Najbardziej znanym propagatorem biegania w Koszalinie jest Michał Bieliński, inicjator nocnego maratonu pod nazwą Nocna Ściema. Nocna Ściema to plan albo pomysł padł podczas, kiedy biegłem jeden z maratonów, to było w Dębnie, chyba 2010 rok. Ale przynajmniej to było na rok przed ściemą, kiedy się odbyła i wtedy był jesienny akurat maraton w Dębnie i podczas biegu sobie kombinowałem, co by można było zorganizować, żeby przyciągnęło ludzi, żeby to nie był powielany jakiś pomysł kolejnego takiego samego biegu. To pomysł padł, żeby rzeczywiście wykorzystać zmianę czasu na to, żeby pobiec szybciej. No dobrze, ale żeby zorganizować tak dużą imprezę, ja pamiętam, bo byłam przy pierwszej edycji Nocnej Ściemy, to chyba logistycznie nie jest to najłatwiejsze zadanie. Nie jest to łatwe, aczkolwiek myślę, że się udało wszystko ogarnąć i za pierwszym razem wiadomo, że było wiele jakichś tam niedociągnięć i różnych rzeczy, których nie dopilnowaliśmy i z czasem, z każdą kolejną edycją jest coraz lepiej i coraz łatwiej, bo wiadomo, co mniej więcej trzeba zrobić, żeby wszystko zrealizować na perfekt. To było już przeżycie, że rzeczywiście tyle osób zgromadziło się na starcie w środku nocy, bo jednak start jest o drugiej w nocy, nawet nie w środku nocy, tylko po północy. Za drugim razem było to już dwukrotnie więcej, no i za trzecim razem znowu prawie podwoiliśmy tą liczbę i ostatnio w 2013 roku było to 650 osób. Myślę, że rzeczywiście specyfika imprezy, czyli ta godzina w zapasie, tworzenie jakiejś tam otoczki w formie realizowania rekordów świata, realizowania najlepszych wyników w swoim życiu, to na pewno przyciąga. Dodatkowo nietypowa pora, czyli noc, tych biegów jest zdecydowanie mniej nocnych. Poza tym myślę, że po pierwszej ściemie to, że ludzie uwierzyli w bardzo dobrą organizację i to, że dopilnowujemy wszystkiego i że wszystko jest na najwyższym poziomie. By móc zorganizować jakiekolwiek zawody, oprócz chęci, których Michałowi nie brakuje, potrzebna jest po pierwsze przychylność władz miejskich i jakby nie patrzeć, trochę pieniędzy. Z Nocną Ściemą jest jeszcze w miarę dobrze, przychylność pełna jest, natomiast niestety z finansami trochę gorzej i już na tą ściemę dostaliśmy mniej niż przed rokiem i nie są to duże pieniądze, zważywszy, że wystarczają tak naprawdę na kup to może 200 koszulek, a przy 1000 planowanych biegaczach no to jest to troszkę mało. Myślę, że już jest wizytówką, tym bardziej, że dociera w szerokie kręgi mediów, nie tylko lokalnych, tak jak tutaj w telewizji Max, ale również i media ogólnopolskie zainteresowane są nagłaśnianiem tej imprezy. Bieganie może stać się również ciekawą formą rywalizacji. Na amatorów biegania czeka wiele zawodów, których liczba wzrasta z roku na rok. W Koszalinie organizuje się maratony, półmaratony i biegi na krótsze dystanse. Propozycji jest wiele, jak i chętnych, których z roku na rok ciągle przybywa. W takich zawodach niezwycięstwo jest najważniejsze. Bardzo dobrze, że się ruszamy, że potrafimy wyjść z domu zza telewizora i trochę ruszyć się, nie tylko jeśli chodzi o bieganie, ale i Nordic Walking, spacery, wszystko jest ważne i każda forma spędzania ruchu na świeżym powietrzu w lesie jest atrakcyjną formą tego, żebyśmy coś robili. Bieganie to jest frajda, czyli jeśli się już biega, już się w to wdrożyło, to możemy biegać z przyjemnością i rano, i wieczorem. A to, że ściąga się kolejne osoby do tego i przyciąga się do tej pasji, no to jest też dodatkowym jakimś tam atutem. Bieganie wspólne jest zdecydowanie fajniejsze niż samotne, choć samotne biegi też są czasem bardzo przyjemne i ciekawe.
Rekordy popularności w Koszalinie bije jeszcze jedna impreza, której inicjatorem jest Michał Bieliński. To Leśna Piątka. Pierwotnie to się narodziło chyba w maju 2013 roku, czyli jakoś tak wiosną czy na początku lata. Kolega rzucił pomysł, zróbmy cykl biegów w lecie i następnego dnia już mieliśmy wybrany mniej więcej rejon i zaczęliśmy mierzyć trasę. To trwało kilka dni czy kilka tygodni, żeby dokładnie opracować trasę, zmierzyć, aby było to dokładnie 5 km i ani metra więcej, ani metra mniej, byśmy mogli się chwalić tymi wynikami bardziej, powiedzmy, oficjalnie, mimo że atestów oczywiście w lesie nie da się zrealizować. No i tak zaczęła się przygoda z Leśną Piątką. Wstępnie myślałem, że będzie to 50 osób chętnych do biegania, później założyłem się, że będzie 100, a nie więcej, a przyszło za pierwszym razem 200, czyli tyle, ile na pierwszej nocnej ściemie. Co wygrałeś w tym zakładzie? Przegrałem, nie wiem czy złotówkę, czy grosza, ale jakieś tam symboliczne coś. Ci, którzy choć raz byli na Leśnej Piątce, czy to z punktu widzenia zawodników, czy kibicujących, wracają na kolejne edycje. Ten bieg chyba już na stałe zapisał się w kalendarzu wydarzeń sportowych w Koszalinie. To się rozwinęło tak bardzo, że na starcie staje ponad 500 osób, czyli 500 jest to już regułą, bez względu na pogodę, bo mieliśmy i dwukrotnie niezbyt dobrą i sprzyjającą aurę do tego, żeby przyjść przede wszystkim, bo może do biegania była rewelacyjna, ale dla kibiców już trochę gorsza. No i po to, żeby wyrwać się z domu, jeśli pada za oknem, to nie chce się specjalnie wychodzić. A mimo wszystko ponad 500 osób, rekordowo 619 w jednej z edycji. 4 już mamy za sobą w tym sezonie, jeszcze 2 przed nami. W Leśnej Piątce startują nie tylko doświadczeni biegacze, ale również amatorzy i ci, którzy ten bieg traktują nie jak zawody, a raczej jak zabawę. Przyciągamy wszystkich, tym bardziej, że łatwość, dostępność tej imprezy jest szeroka. Nie pobieramy jakichkolwiek opłat, a jednocześnie gwarantujemy całą otoczkę profesjonalnego i dobrze wykonanego biegu i imprezy. Szukacie sponsorów do takich imprez? Jak najbardziej i z tym niestety mamy duży problem i w zasadzie w każdej imprezie można być sponsorem, można stać się naszym partnerem i pokazać się na tych imprezach, których w przyszłym roku będzie już kilkanaście. Leśna Piątka w ostatniej edycji była trzecim pod względem wielkości biegiem w Polsce, pod względem frekwencji i największym pod względem frekwencji kobiet, co dziewczyny odkryły i omówiły. To jest oczywiście ranking tygodniowy, czyli w danym tygodniu byliśmy naprawdę wysoko. Leśna Piątka, Nocna Ściema i kurs na Chełmską to już imprezy, których nie trzeba reklamować. Ich popularność przerosła oczekiwania samych organizatorów. Nie do końca się liczy na to, że będzie aż tak dobry odbiór, jednak Nocna Ściema jest biegiem specyficznym i ściągnąć ludzi do maratonu na noc jest, wydawałoby się, bardzo ciężkim, no ale się przyjęła i cieszę się, że możemy realizować w tej chwili już 4. edycję. W przyszłym roku miłośnicy biegania mogą spodziewać się ze strony stowarzyszenia SFX kolejnych niespodzianek. Przyszły rok pokaże kolejne nowe pomysły. Mogę zasygnalizować, że na Leśnej Piątce odbędzie się pierwszy w Koszalinie ultramaraton. Taki normalnie organizowany, też bezpłatny dla uczestników. Będą tam ciekawe też reguły, będzie możliwość startu i rywalizacji zespołowej. No i liczę na to, że uda się zrealizować też specjalny bieg już poza tą trasą, ale też będzie to coś specyficznego, bardzo trudny wyścig, ekstremalny bieg godzinny. Bieganie pozwala nam na odreagowanie codziennych stresów, złapania porcji pozytywnej energii lub endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Pozwala na poznanie innych ludzi dzielących tę samą pasję. Wystarczy tylko strój sportowy, dobre buty, trochę chęci i ktoś, kto ma pomysły na imprezy sportowe. Koszalin ma Michała Bielińskiego, który jest przykładem dobrych działań w naszym mieście.
Rozumiem. No,